Cześć, witam serdecznie w podsumowaniu informacji na temat X-Winga. Pierwsze co, to po raz kolejny was przepraszam za to, że pewnie bardzo koślawo wyglądało granie w X-Winga jedną ręką, jednak te przykładowe rozgrywki, kiedy gramy w jakąś grę euro, gdzie po prostu przesuwamy 1-2 pionki i jakąś kartę bierzemy, to jest całkiem spoko. W momencie, jeżeli musimy faktycznie do naszego statku bardzo precyzyjnie przyłożyć jakiś miernik, ruszyć nasz statek, plus ewentualnie robić manewry na tych kółkach, to zaczynają się problemy. Ale mam nadzieję, że jakieś to wam poglądało na temat samej rozgrywki, jak to wygląda w praktyce. Co do najlepszej cechy tej gry, jest to w ogóle pierwsze co, to jest moim zdaniem najlepsza gra ze świata Gwiezdnych Wojen. Grałem naprawdę w kilka tytułów i żaden w jakiś taki sposób całkowity nie zaspokoił mojej takiej przyjemności klimatycznej, mechanicznej, żeby ta gra naprawdę mi się podobała. X-Wing naprawdę to wszystko dla mnie zapewnił, tak? Macie tutaj pięknie, naprawdę pięknie wykonane, już pomalowane figurki statków. Co prawda tylko trzy są w pudełku, więc się wydaje trochę mało, ale naprawdę regrywalność jest też bardzo duża, bo to mnie właśnie bardzo zaskoczyło w tej pozycji. Macie tutaj taką książkę właśnie scenariuszu, gdzie możecie sobie spokojnie te misje wszystkie rozgrywać, grając na dwie osoby. Później możecie sobie kupić dodatkowe statki, które te większe dają wam kolejne scenariusze. Macie jakieś ulepszenia statków, nowe technologie, składanie zespołów, swojej eskadry, jeżeli chodzi o ilość punktów. Także naprawdę kombinacji jest dużo i jest to bardzo fajna gra z tego też względu, że wejście jest bardzo łatwe, bo jak widzieliście w tej przykładowej rozgrywce, dużo zasad tutaj nie ma. Tak? Macie kości ataku, kości obrony, jakieś tam manewry itd., itd. A później, jeżeli będziecie już taki bardziej wdrożeni, możecie sobie dokupować te statki, możecie sobie kombinować, dochodzą dodatkowe zasady, dodatkowe ulepszenia, także ta gra może być głębsza, głębsza i jeszcze bardziej głęboka, tak? Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Co? Poza tą regrywalnością, poza wykonaniem jakościowo Fantasy Flight Games, czego zawsze się można spodziewać, że te karty i wszystko inne będzie naprawdę na wysokim poziomie, no to naprawdę ta gra jest klimatyczna. Naprawdę grając w X-Winga czujemy, że to są Gwiezdne Wojny, tak? Macie ulepszenia związane z Gwiezdnymi Wojnami, nawet takie mierzenie zasięgu jest też tutaj wykonane. Widzicie, jak ostrzał X-Wingów, to wiadomo, że czerwone, jak TIE Fightery, to wiadomo, że zielone. Także nawet takie głupotki tutaj potrafią wam dać przyjemność. Piloci do wyboru są różni, także możecie sobie też postacie z filmu dobierać. No naprawdę same superlatywy, także jeżeli chcecie spróbować, moim zdaniem ta podstawka to jest naprawdę małe ryzyko, bo zapłacicie za to powiedzmy 120-130 zł, możecie sobie potestować spokojnie, czy wam się ta gra podoba. Później, jeżeli będziecie jej sprzedać, to spokojnie znajdziecie nabywcę, bo no to jednak są Gwiezdne Wojny i już jutro, kiedy pewnie to oglądacie, kiedy jest premiera tej recenzji, to idziecie do kina pewnie na film, także pewnie jeszcze lepiej będzie się to Galakcie sprzedawało, także naprawdę świetna gra. Jedyny minus, o jakim trzeba powiedzieć, to wiadomo, że cena, tak? Bo o ile tą podstawkę, tak jak mówię, możecie sobie kupić, przetestować i będziecie całkiem fajnie bawić, no ale dla niektórych osób może być faktycznie problematyczne to, że każdy, nawet najmniejszy taki statek, to jest wydatek w okolice powiedzmy 50 zł, tak? Także jeżeli będziecie chcieli sobie jakoś szybko tą eskadrę złożyć, to naprawdę będzie bardzo duży wydatek. No chyba, że powiedzmy będziecie sobie kupowali, nie wiem, jeden statek miesięcznie i sobie powolutku dochodzić do coraz większego składu. Ale podejrzewam, że są też osoby, które kupią sobie 2-3 dodatkowe statki i już mogą się przy tym naprawdę dobrze bawić przy całkiem dużych bitwach. Także no z mojej strony to jest naprawdę duża rekomendacja. Moim zdaniem powinien się sprawdzić, bo jest to bardzo, bardzo elegancka gra, pięknie wyglądająca. To są Gwiezdne Wojny i na tym chyba muszę zakończyć tę recenzję, także dzięki wielkie, że oglądaliście. Do następnego. Hej.